serię karabinów maszynowych, huk rozrywających się granatów, szczęk szabel i lamenty wziętych do niewoli Niemców. W Grabowie koło Kolna odbyła się patriotyczna uroczystość pod nazwą Pamięci Września 1939 roku. Współorganizowali ją członkowie miejscowego Stowarzyszenia Kawalerzystów. Przeorganizowaliśmy zawody międzypolskie, kawaleryjskie. No i była kiedyś jeszcze to kultywowanie szlakiem kapitana Gądkiewicza, gdzie był wypad na Prusy i tak dalej. Piękne wrażenia zapewniały nie tylko uczestniczące w pokazie mażoretki i kompanie paramilitarnych organizacji, ale przede wszystkim szwadron polskich ułanów. Myślę, że oprócz codziennych obowiązków ludziom potrzebne jest i trochę rozrywki właśnie, a do tego jeszcze jest to okazja do przypomnienia historii, do pokazania tych wartości, które są najważniejsze właśnie. Patriotyzm połączony z uroczystościami kościelnymi. Jest to wspaniała rzecz. Najlepsi z kawalerzystów wzięli udział w konkursie jeździeckim. Konie musiały w nim pokonać kilka przeszkód, a jeźdźcy w pełnym galopie próbowali ciąć szablą zatkniętą na tyczce główkę kapusty oraz wystające gałęzie. Najlepiej sobie z tym poradził Marcin Bieńkowski z Grabowa, który wyprzedził Artura Przestrzelskiego z Kolna oraz innego grabowianina Tomasza Walmusa. Najlepszych nagrodził m.in. Edmund Borawski, prezes spółdzielni mleczarskiej Mlekpol z Grajewa oraz poseł Kazimierz Gwiazdowski. Moja wizyta wiąże się z tym, że jest to moje miejsce urodzenia, życia. Szkołę podstawową skończyłem właśnie w Grabowie. Średnią szkołę skończyłem w Kolnie. W tym środowisku się wychowałem i z tym środowiskiem do dnia dzisiejszego współpracuję, ponieważ skup mleka realizujemy też z tego rejonu i tak samo z rejonu Białej Piskiej, gdzie te historyczne momenty miały zdarzenia. Jak widać, na dzisiejszym spotkaniu jest bardzo dużo młodzieży i dobrze, żeby oni tą historię właśnie z takich reżyserowanych spotkań też poznawali, a nie żeby zobaczyli w naturze konia, a nie tylko na ekranie komputera, bo dzisiaj bardzo dużo młodzieży tej matki natury nie poznaje bezpośrednio, tylko pośrednio z ekranu komputera. To, co robi stowarzyszenie i pan wójt Józef Wiszowaty, jest warte jeszcze większego wsparcia i myślę, że przy następnych spotkaniach i organizacji tego typu imprez jeszcze bardziej go urozmaicimy swoją obecnością jako spółdzielni mleczarskiej Mlekpol w Grajewie. Głównym punktem programu uroczystości była zorganizowana tu po raz pierwszy inscenizacja potyczki polskich oddziałów piechoty i kawalerii z Niemcami. Inscenizacja oparta była na relacjach świadków zdarzeń z pierwszych dni września 1939 roku. Mają nam przypomnieć słynny wypad Podlaskiej Brygady Kawalerii na tereny Niemiec, która ten wypad był aż po same Kowalewo. Zajmujemy się takimi rekonstrukcjami historycznymi, czymś na zasadzie właśnie takiego rozwijania się duchowego w patriotyzmie młodzieży. Rekonstrukcja w Grabowie ilustrowała zwycięski wypad 10. Pułku Ułanów Litewskich poza granicę Prus Wschodnich. No, tego się mało pokazuje, bo się pokazuje zazwyczaj końcówkę wojny zwycięską, natomiast pewne zwycięstwa były również we wrześniu i trzeba właśnie takie zwycięstwa pokazywać, że potrafiliśmy się przeciwstawić dla nieprzyjaciela i podjąć zwycięskie bitwy. W Grabowie jestem po raz kolejny, muszę powiedzieć, i po raz kolejny Grabowo zaskakuje mnie czymś nowym. W tym mamy roku rekonstrukcję wydarzeń z roku 1939. Widać, że na tej rekonstrukcji było bardzo dużo publiczności, szczególnie było dużo młodzieży. Myślę, że te uroczystości się przyjęły już w Grabowie bardzo dobrze. To świadczy dobrze przede wszystkim o samorządzie gminy Grabowo, jak również o Stowarzyszeniu Sportowo-Jeździeckim, który kultywuje tradycję 9. Pułku Ułanów. Obecność młodzieży świadczy o tym, że jest to jakby żywa lekcja historii. Jest to przekazywane z pokolenia na pokolenie,
i myślę, że pamięć o tych, którzy walczyli w 1939 roku o wolno Polskę, nigdy nie zaginie, że będzie Polska solidarna i patriotyczna. Impreza odbyła się po raz siódmy, towarzyszył jej uroczysty apel poległych oraz msza święta.